Kasia Cichopek oraz Mateusz Budych i Jakub Napierała z Szuka Żony wzięli udział w wyjątkowej akcji. Mateusz Budych był uczestnikiem 9 edycji programu Rolnik Szuka Żony. 28-letni gospodarz jako jedyny w tej odsłonie show nie znalazł miłości. Aż 4 rolników z 5, którzy wzięli udział w programie, znalazło miłość. Michał związał się z Adrianną, Tomasz z Wioletowa jest z Justyną, Tomek z Kasią, a Klaudia z Walentynem. Te dwie ostatnie pary gościły w niedzielnym odcinku Pytania na Śniadanie i opowiadały o swoich planach. Mateusz też jakiś czas temu był gościem w śniadaniu w CTVP2. Rozmawiano wówczas o minusach udziału w telewizyjnym show. Rolnik poznał tam uczestnika 6 edycji randkowego programu Jakuba Napierała. Panowie opowiadali o hejcie, z jakim się muszą mierzyć. Widać, że Mateusz znalazł w starszym koledze wsparcie. Obaj wpadli na świetny pomysł. Mateusz Budych z Jakubem Napierałą wsparli dom dziecka. Rolnicy zakupili bieżnię, którą tuż przed świętami dostarczyli do domu dziecka im święty Urszuli Leduchowskiej w Otorowie. Mateusz zamieścił w sieci post, na którym widać, jak rolnicy w czapkach świętych Mikołajów wnoszą paczki do domu dziecka w Otorowie. Co ciekawe, rolników w tym szczytnym celu postanowiła również wesprzeć Katarzyna Cichopek. W relacji Mateusz podziękował celebrytce i poinformował, że dzięki jej uprzejmości wychowanki domu dziecka otrzymają biżuterię, którą Cichopek sygnuje własnym nazwiskiem. Mateusz dzięki udziałowi w Rolnik Szuka Żony zdobył sporo obserwatorów sieci. Rolnik postanowił wykorzystać swoją popularność w dobrym celu. Nie tylko poinformował o akcji pomocowej, ale poprosił też o wsparcie internautów. Dwaj święci Mikołaje i Iria Cichopek w domu dziecka im święty Urszuli Leduchowskiej w Otorowie. Pomóżcie i wy. Rozejrzyjcie się wokół, na pewno znajdziecie kogoś, komu warto pomóc, czytamy w opisie fotografii na Instagramie Mateusza. Prezenty od Matusza, Jakuba i Katarzyny Cichopek były strzałem w dziesiątkę. Podopiecznym domu dziecka nie tylko spodobała się biżuteria, ale jak przyznał w relacji Mateusz, również bieżnia będzie im służyć. Jak wam się podoba inicjatywa Mateusza i Jakuba?